Witajcie kochani, wasz Wojtas upocony, umordowany, ale specjalnie dla was umordowany. Dobra, nieważne, to nieistotne. Chcę wam pokazać zarąbisty sprzęcior. Uwaga, uwaga. Ampeg, kombo basowe BA115. Co oznacza, po prostu mamy jeden głośnik 15-calowy, średnica 15-calowa. 15-calowy głośnik, czyli duży dość, duży naprawdę, największy w zasadzie, jaki jest montowany we wzmacniaczach basowych. Przyjrzyjmy się ogólnie. No, wysokość taki jest troszeczkę do kolana, można powiedzieć o matko, al byk, ale przez kurczy syn. Ale podnoszę sobie go i waży jakieś 18 kg waży. Czyli naprawdę jest leciutki, w sensie, że wygląda strasznie, ale jest leciutki. Co my tutaj mamy? Dwa, no rzep na kabel, dobra, jest rzep na kabel, spoko. Dwa otwory bass reflex. Kolumna zamknięta oczywiście. To znaczy oczywiście, no, bardzo ważne i w zasadzie standard w basowych kolumnach. Co tutaj mamy? 240 V, 50 Hz, power 115 VA. Tak to wygląda, transformator tam jest na zewnątrz. No i teraz tak, patrzymy po gałeczkach, po kolei najważniejsze rzeczy. No power on. On sobie gaśnie, oczywiście jak nie ma prądu, to gaśnie. Czy tak, power on, wyjście liniowe, wyjście na słuchawki. Tu można podłączyć jakieś, no prawda, tymi cięciami można sobie coś podłączyć. Gałka bass, middle, treble. Czyli bass, middle, treble. O, żeby to po angielsku powiedzieć, czyli trójpunkcyjna ekwalizacja. Tu mamy jeszcze wybór gałeczką stylów, 5 stylów, master i głośność. Zaraz sobie będziemy wszystkie rozkminiać. Mamy jeszcze wejście 0 dB i minus 15 dB na jakiś basówek aktywnych czy coś tam. No w każdym razie jest wybór, ja zawsze podłączam basówkę pod 0 dB, po prostu pod to, że tak powiem, bez ucinania. To po prostu ucina sygnał na siłę przy wejściu, a to jest po prostu, jakby można powiedzieć, neutralne wejście. Więc ja zawsze podłączam do 0. No i zobaczymy, zobaczcie, jak to będzie brzmiało. Musicie sobie sami ocenić, nie wiem, jak to będzie słychać na głośnikach z tych, co macie u siebie. Ale zobaczymy, ja sobie ustawię ten, zrobię sobie coś takiego, o, tak zrobimy, bo to jest po prostu takie wideo na szybkości w zasadzie, więc spróbujemy to sobie zrobić, żeby to było w miarę, wszystko widać? No dobra, podłączamy sobie basówkę, pyk, podłączam pod 0 dB. No i teraz zobaczmy, jak to huda. Najbardziej mnie tak szczerze zastanawia gałka master i volume. No. No tutaj, no ciekawe, tutaj możliwe, że coś jest jak w piłejach, że mamy jakby po prostu głośność i mamy wejściowe i wyjściowe. No w zasadzie tutaj było ustawione prawie na master wcześniej. No, to musiałbym, szczerze musiałbym sobie podczytać sobie. Dobra, na razie zobaczmy sobie, jak działa to. No tutaj mamy tak, że jeżeli damy jedno na maksa, drugie nam nie działa. Jeżeli damy na odwrót, to nam tutaj nie działa. Więc to jest jakby balans między jednym i drugim. Tutaj akurat ten był ustawiony na, no mniej więcej tutaj, no nie? Oczywiście wszystko zależy od tego, co gramy. Jeżeli sobie to zmniejszę. W zasadzie tutaj to bym
musiałbym szczerze poczytać, bo nie chcę wprowadzać nikogo w błąd, a nie chcę wykazać się nieprofesjonalizmem odnośnie tych gałek. W każdym razie Piłeje na przykład na pewno tak mają, że poziom wejściowy głośności. Ale zobaczmy teraz, co mnie zaciekawiło. Jedna jest bardzo ważna rzecz. Bas tutaj mamy w ogóle dany na zero. I słychać, że już dość mocno dudni. Zauważcie sobie, że ja dam najgrubsza struna E. Jest na jedynkę, na dwójkę. Na czwórkę. Więc mamy bas zaledwie na czwórkę i już po prostu, można powiedzieć, rozwala nam łeb. Zobaczmy tak, te style. Zacznijmy od pierwszego. Styl numer jeden. Tu już jest specjalna charakterystyka po prostu ustawiona wzmacniacza, jak to brzmi. Ale dobra, bez gadania. Styl numer dwa. Styl 3. Szczerze mi się podoba najbardziej pierwszy. No jest tak, specyficznie reaguje na właśnie ten uderzanie kciukiem. Tutaj ktoś, kto tutaj wcześniej miał ustawione, miał na trójkę, wyraźnie podbija środek, trzecie ustawienie. Tylko tutaj tak, jeszcze nie zmienialiśmy w ogóle tej ekwalizacji, prawda? Był treble na czwórkę, middle na trójkę i bas na czwórkę, czyli 4-3-4 mniej więcej tak było, no nie? Zobaczmy, co będzie, jak sobie w ogóle go... Teraz na zero. Dobra, ok, zostawiamy na czwórce. Teraz środek, dajemy na zero. I teraz na maksa. Bardzo podbija nam ten środek. Zarobiliście, bo tutaj to tylko świadczy o tym, że po prostu mamy bardzo duży zakres ekwalizacji. Dobra, zobaczymy bas na zero, to już graliśmy. Po prostu takie lekkie pykanie. Pewnie nie słychać u was tego. Ale tutaj u mnie po prostu aż ściany trzeszczą, więc jakby wolumen jest niezmieniony, ale głośność, znaczy bas na maksa powoduje, że po prostu to rozwala nam dupę. Fajna opcja jest taka, że jeszcze można ten wzmacniacz przechylić na bok, żeby on był ustawiony na boku. No ale to za chwilę. Zobaczmy jeszcze, jak sobie pogram piórkiem. Porozkminiam sobie jakieś rzeczy. Tylko dajmy ten bas na tą... O! To jest na trójce, gdzie jest dość mocno podbity środek. To była piątka, czwórka, trójka. Na czwórce zarąbiście brzmiało z piórkiem. Dwójka, to już jest bardzo taki ciasny. Najfajniej mi brzmiał na czwórce. Dobrze to zrobiłem? O, czwórka, tu jest o. Pod
piórko, bardzo fajnie do hulanu na palcach. No, ciekawie brzmi. Cóż mogę powiedzieć o tym wzmacniaczu? Jak dla mnie przeraziła mnie najpierw wielkość, a później jak go podniosłem, to sobie zobaczyłem, że zarąbisty, naprawdę leciutki wzmacniacz. To jest jednak bardzo ważny aspekt, prawda? Żeby to jednak mimo wszystko nie urwać sobie ręki przy noszeniu. Brzmieniowo naprawdę jest rewelacyjnie, no, super brzmi, jak dla mnie brzmi naprawdę, naprawdę super. Ja stoję nogami blisko głośnika, więc jakby to... Oczywiście inna zupełnie jest relacja słyszalności wzmacniacza, jeżeli stoimy tuż przy nim, a stoimy powiedzmy 2-3 metry od niego, prawda? Więc zupełnie inaczej to brzmi. Jak dla mnie brzmi naprawdę super. I sam się zastanawiałem kiedyś, żeby kupić tego... Oddam sobie zbliżenie na Wojtasa, aż się spociłem. Sam się zastanawiałem, czy nie kupić kiedyś takiego właśnie, takiego Ampega. No tutaj co mogę pokazać jedynie, to jeszcze to, że mamy... można go przechylić, że on po prostu sobie stoi na boku i mamy głośnik twarzą do nas. Twarzą do nas. Oczywiście Twitter tutaj gdzieś bodajże jest po prawej stronie na górze. Także super. Wzmacniacz naprawdę bardzo fajny. Polecam każdemu. I oglądajcie następne filmy. Bajo, trzymajcie się.